Ojciec Tomasz Dostatni jest z nami. Witamy bardzo serdecznie. Ja dzisiaj policzyłem, że takie zjawy, tak ubrane na biało, tutaj w Sejnach mieszkały prawie ponad 200 lat i przybyły z Wilna. Ale ja niestety nie mówię po litewsku. Jestem poznaniakiem i mieszkam w Lublinie. No w każdym razie coś z tym duchem jest, bo na rzeczy, bo rzeczywiście czujemy, że Dominikanin w Sejnach i w okolicy to jest postać, która wiele ma wspólnego z tradycjami naszego miejsca. I Dominikanie zapisali tutaj wspaniałą kartę i kulturową, i cywilizacyjną na tym pograniczu, więc tym bardziej szczęśliwi jesteśmy, Tomku, goszcząc Cię tutaj wreszcie ciałem i duchem, bo duchem byłeś z nami od dawna. I chcę Państwu powiedzieć, że to, co ojciec Tomasz Dostatni robi, żeby tylko pokrótce przywołać takie jego programy, inicjatywy, jak Fundacja Ponad Granicami, który jest prezesem, Dominikańska Fundacja, czy w Lublinie program Debat Dwóch Ambon, takiej tradycji dialogowania z różnych punktów widzenia, z różnych tradycji religijnych, z różnych światopoglądów. To jest właśnie ten świat animacji duchowej, której Tomasz Dostatni jest oddany od wielu lat. I myślę, że czujesz się tutaj na pograniczu, mam nadzieję, jak u siebie w domu, tak jak my czujemy, że to, co robisz, było zawsze blisko naszym poszukiwaniom i działaniom. Byłeś tutaj oczekiwanym długo przez nas gościem. Dlatego myślę, tak licznie, mimo takiej surowej zimy dookoła, jesteśmy tutaj zgromadzeni. Tomasz Dostatni, jak sam powiedział, korzeniami jest z Poznania, to jest coś, co nas łączy, chociaż kiedy przyjmował święcenia kapłańskie w 1990 roku, to ja wyruszałem z Poznania, tutaj właśnie, w świat. Natomiast łączy nas miejsce, to znaczy dla mnie takim kościołem ojkumene w Poznaniu, do którego od małego uczęszczałem, a potem przez cały okres szkoły średniej i lat studenckich, to był oczywiście kościół dominikanów poznańskich. Miałem takie szczęście, że trafiłem tam w momencie, kiedy przybył młody Jan Góra, ojciec Jan Góra, który wprowadził swoje nowe zupełnie programy i sposoby prowadzenia mszy i pracy z młodzieżą. To był niezwykły czas, taki odświeżający, nowoczesny, inny troszkę. Dużo tam było poezji śpiewanej, dużo filozofii, dużo ciekawych podróży i poszukiwań. Mówię o tym dlatego, bo żeby wspomnieć ojca Jana Górę, bo to jest osoba dla nas obu bliska i właściwie mieliśmy taki plan z Tomkiem, żeby oni dwaj tu się pojawili na pograniczu. Niestety przedwczesna zdecydowanie śmierć ojca Jana sprawiła, że go nie ma dzisiaj tutaj z nami. No ale to było właśnie to środowisko otwartego na dialog i na spotkania z ludźmi kościoła poznańskiego, po czym, żeby wrócić do ścieżki życiowej ojca Tomasza, ten 90 rok dla niego z kolei to jest początek podróży do Pragi i przez długich 5-6 lat był tam proboszczem Polonii w Czechach, założył ośrodek kultury chrześcijańskiej w Pradze. Jak bywam z ojcem Tomaszem, a zdarzało mi się być razem z nim w Pradze, no to tam to jest chyba jedna z najbardziej znanych postaci z Polski i wszyscy go tam znają, szanując, wszystkimi ma więzi i programy współpracy. Zostawił tam kawał dobrej roboty, po czym powrócił do Polski, do Poznania, został dyrektorem takiego wydawnictwa dominikańskiego W Drodze, które ma też swoje pismo, może Państwo je znacie, pamiętacie, znakomite, bardzo ciekawe pismo, ale też różne książki i cała działalność wydawnicza. No a teraz
Od już dobrych kilku lat, chyba od 2000 roku jesteś już w Lublinie, w klasztorze dominikańskim w Lublinie. I te programy, o których Państwu mówiłem, właśnie jak debaty dwóch ambon czy inne, już są tam realizowane, w środowisku lubelskim. My żeśmy się, i to jest już jakby przejście do naszej rozmowy, do tematu tego wieczoru, spotkali z ojcem Tomaszem również w Watykanie i często bywaliśmy razem w Rzymie, kiedy tam jeszcze ambasadorem Polski w Watykanie był Piotr Nowina-Konopka, który z nastaniem Franciszka jako papieża rozwijał bardzo taki ciekawy program związany z dialogiem międzyreligijnym, z towarzyszeniem przesłaniu czy posłaniu działalności papieża Franciszka również z naszymi polskimi tradycjami tak rozumianego kościoła czy religijności. Między innymi wspólnie zorganizowaliśmy w Watykanie taką konferencję, wystawę poświęconą biskupowi Kominkowi, autorowi ale jednak głównemu autorowi tego słynnego listu do biskupów niemieckich z tym słynnym przesłaniem przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I to myślę już było wtedy bardzo w duchu franciszkowskim, franciszkańskim w Watykanie. Więc to jest tylko pokrótce zarys tego kontekstu dla naszej rozmowy, bo pomyślałem, że mając tutaj ojca Tomasza Dostatniego, mając jego książki, które możecie Państwo tutaj nabywać, między innymi to Duchowe Wędrowanie, która to książka uświetnia 25-lecie jego święceń kapłańskich i prezentuje różne bliskie mu postacie, pokrewne postacie duchowe, które napotykał po drodze, od Ryszarda Kapuścińskiego po czeskich duchownych, między innymi Tomasza Halika, którego Tomasz Dostatni stara się mocno propagować jego myśl i duchowość w Polsce, zapraszając go tutaj. To jest bardzo ciekawy duchowny czeski, który myślę jest też bardzo mocno osadzony w duchu papieża Franciszka. Więc mając to wszystko na uwadze, pomyślałem o tym, że i dla Państwa, i dla nas najciekawsza byłaby dzisiaj, na początek nowego roku, bo właściwie tą debatą rozpoczynamy rok nowy w Krasnogródzie, właśnie rozmowa o papieżu Franciszku, jego postawie i przesłaniu w dialogu z naszymi odczuciami, niepokojami, lękami o przyszłość naszego świata, naszego życia, o duchowość w tym świecie na progu nowego milenium. Wszyscy czujemy, że się wszystko mocno zmienia wokół nas. Wszyscy poszukujemy nowych drogowskazów. Wszyscy mamy ten lęk, myślę, i niepewność, w którą stronę to prowadzi. I z Tomkiem od wielu lat prowadzimy właściwie taką rozmowę o tym, że papież Franciszek jest bardzo ważnym głosem dzisiaj w tych nowych poszukiwaniach i niekoniecznie ograniczonym głosem do Kościoła katolickiego, ale głosem, który właściwie jest adresowany do wszystkich ludzi na świecie. I ta encyklika, którą tutaj mamy na stole, jego druga, ta tak zwana zielona, Laudato Si, jest o tyle niezwykłą encykliką, że ona jest w równym stopniu adresowana do chrześcijan, jak właściwie do wszystkich ludzi na świecie, że tutaj nie ma już, nie czuje się tego adresu ze strony Franciszka tylko do swoich współwiernych, ale jednak taka próba brania odpowiedzialności czy zaangażowania się w sprawy, które wykraczają poza tą inną religię, a są właśnie wspólnym naszym gospodarstwem, ziemią i życiem na tej ziemi, które wszyscy dzielimy i za które wszyscy musimy być teraz bardzo współodpowiedzialni, bo czujemy mocno zagrożenia, które przed nami wszystkimi stoją. Więc
Tak pomyślałem, Tomku, o tym, żeby powrócić do naszych rozmów i żebyśmy postarali się, żebyś postarał się opowiedzieć czy przedstawić postać Franciszka jako tego, który dialoguje z tym współczesnym światem i naszym współczesnym niepokojem. Jak Państwo pozwolą, to chciałbym tą rozmowę, tą opowieść o papieżu Franciszku rozpocząć od takiego momentu, który myślę, że Państwo bardzo dobrze pamiętają, kiedy papież Franciszek zostaje wybrany. To jest jedna z największych oglądalności w telewizji na świecie, bo wszyscy oczekują tego białego dymu. I papieże, tak samo papież Franciszek, wybrany, trochę czasu potrzeba było, żeby, to znaczy chwilę, pół godziny, 40 minut, papież wychodzi na ten balkon nad placem świętego Piotra. I w czasie tego przemówienia padają takie słowa, mówi, że przychodzi z końca świata. Proszę sobie przypomnieć 78 rok, Jan Paweł II, dokładnie taka sama sytuacja, zabiera głos i mówi Jan Paweł II, że przychodzi z dalekiego kraju. I te dwa sformułowania wydaje mi się, że są ważne, abyśmy my jako Polacy, Litwini, ale z tej części Europy zrozumieli to, co chciałbym powiedzieć. Że w tym 78 roku, kiedy Jan Paweł II wychodzi na ten balkon i mówi, że to była absolutnie nową. Zostaje po kilkuset latach wybrany papieżem ktoś, kto nie jest Włochem. I on pięknym włoskim językiem mówi, że przychodzi z dalekiego kraju. Przypomnę, świat jest podzielony na dwa bloki, jest żelazna kurtyna, jest świat komunistyczny i jest świat zachodni. I papież mówi, że jest z dalekiego kraju, czyli no właśnie, z daleka. I wtedy Kościół, chrześcijanie, ale też i ludzie na świecie odpracowali lekcje, zaczęli się uczyć Polski i tej części świata i zaczęli się uczyć tego kontekstu naszej historii, naszych dziejów. I teraz, kiedy papież Franciszek na tym samym balkonie, w tej samej okoliczności mówi, że przychodzi z końca świata, to wydaje mi się, że naszym obowiązkiem, tak jak kiedyś tych innych, kiedy był wybrany papież Polak, jest odpracowanie lekcji, żeby zrozumieć ten kontekst tego końca świata. To jest moja taka pierwsza teza, którą chcę Państwu pokazać, że my nie zrozumiemy papieża Franciszka, nie zrozumiemy jego funkcjonowania, jego patrzenia na świat, na jego odczytywania Ewangelii, jeśli nie odpracujemy lekcji, żeby poznać ten kontekst, co to znaczy ten koniec świata, z którego on pochodzi. To jest dla nas naprawdę koniec świata. Argentyna jest tak daleko, że nie wiem, czy ktoś z nas był w Argentynie, a jest to po prostu wielka kultura, miliony, to są setki milionów ludzi w Ameryce Łacińskiej. I to jest pierwsza rzecz, którą chcę pokazać. Druga to jest moment. Znowu coś absolutnie bez precedensu. Papież Franciszek zostaje wybrany papieżem po abdykacji poprzedniego papieża. Nie ma śmierci, nie ma żałoby, ale Benedykt XVI podaje się do dymisji. I tu trzeba by tylko zrozumieć jedną rzecz. Dlaczego papież, wybitny teolog, podejmuje znowu bezprecedensową decyzję, która nie miała miejsca kilkaset lat, że podaje się do dymisji. I to jest drugi kontekst wyboru papieża Franciszka. Co to było? To było odczytywanie stanu Kościoła, który był w pewnym momencie, w tym czasie, w dosyć poważnym kryzysie. Jeśli Państwo pamiętają, wykradanie dokumentów przez najbliższe otoczenie, afery pedofilskie po całym świecie, afery z taką kongregacją legionistów Chrystusa w Polsce, to jest mało znane, ale to zatrzęsło po prostu światem. I papież Ratzinger mówi, że ma coraz mniej fizycznych sił, ażeby odpowiedzieć na to wezwanie tego widzialnego kryzysu. I czwarty czy trzeci moment tego kontekstu
kiedy papież nie umiera, to nie ma żałoby, a zbierają się kardynałowie z całego świata na tak zwanych kongregacjach, przyjeżdżają i przez kilka tygodni omawiają stan Kościoła. Ale omawiają go w sposób otwarty, krytyczny. To nie jest objęte bardzo tajemnicą, można się zorientować, o czym oni rozmawiali. Po prostu pokazali te wiele momentów kryzysu Kościoła i podjęli decyzję, że trzeba wybrać kogoś takiego, kto po prostu odpowie na ten kryzys. I wybierają człowieka wcale nie młodego, mało człowieka, który się wybierał na emeryturę, który już miał przedłużone, bo miał ponad 75 lat, przedłużony czas bycia biskupem w swojej diecezji, dlatego, że widzą, znają tego człowieka, że on odpowie i podejmie te problemy. I to chciałbym na początku pokazać, właśnie te trzy momenty. A potem, jeśli Krzysztof pozwoli, chciałbym Państwu pokazać ten kontekst argentyński. To znaczy próbować nazwać, co jest, tak tutaj ten wieczór został zatytułowany, duchowością na początku XXI wieku, duchowością papieża Franciszka. To jest bardzo ciekawe, że ja, dominikanin, mam mówić o papieżu, który jest jezuitą. Ale tu się możemy uśmiechnąć, ale jest jedna ciekawa rzecz znowu, że po raz pierwszy od ponad 200 lat, w czasach napoleońskich, pierwszego Napoleona, był ostatni papież, który był zakonnikiem. Czyli przez 200 lat nie był wybrany nikt z kardynałów czy z biskupów, kto pochodziłby z zakonu. I w momencie, kiedy zostaje wybrany papież Franciszek, a to jest pierwszy jezuita, który jest papieżem, my jesteśmy trochę starsi, w styczniu tego roku kończyliśmy 800 lat jubileuszu dominikańskiego i było kilkunastu papieży dominikanów. Franciszek jest pierwszym papieżem jezuitą. Ale co to oznacza? To bardzo ładnie w Polsce skomentował poprzedni prymas senior numer jeden, bo Polska ma prymasa seniora numer jeden, prymasa seniora numer dwa i trzeciego prymasa, który urzęduje, czyli arcybiskup Henryk Muszyński. Zwrócił uwagę, że papież Franciszek pochodzi z wielkiego zakonu. To jest wielki międzynarodowy zakon o olbrzymiej tradycji intelektualnej, który ma taką ilość uniwersytetów na świecie, że ja nie potrafię liczby wymienić, i wyższych uczelni. I to warto widzieć, że pochodzi z takiej ugruntowanej tradycji zakonnej. Tradycji misjonarzy wielkich, z tradycji wielkich teologów, filozofów, ale też i muzyków. Jezuickie w Ameryce Łacińskiej misje, czy w Chinach, opierały się również na muzyce miejscowej kultury, którą oni przyjmowali i w ten sposób nawiązywali język i rozmowę po prostu z Indianami, ale też i z Chińczykami, z Japończykami. I to jest ten kontekst pierwszy, to znaczy, żeby zobaczyć, że papież pochodzi z takiej duchowości, która jest mocno ugruntowana. Jeżeli pozwolisz, Tomku, zaraz ci oddam i bardzo się cieszę, że chcesz nas właśnie odwołać do tego kontekstu Ameryki Łacińskiej. Ale pomyślałem, że dobrze, żebyśmy oddali głos na chwilę Franciszkowi. I chcę Państwu przeczytać fragmenty jednej z ostatnich jego homilii w końcu stycznia wygłoszonej, żebyśmy oswoili się też z tym niezwykłym językiem i spojrzeniem na świat, który rzeczywiście wibruje jakąś niezwykłą siłą i świeżością, przynajmniej tu na pograniczu. Wielokrotnie już się spotykałem z takimi sytuacjami, ale słuchaj, ale przecież on mówi twoim językiem, albo skądś ty wiedział, prawda? Przecież te jego słynne, od jakichś takich sloganów, prawda, żeby zamiast murów budować mosty i tak dalej, do bardzo głębokich rzeczy są strasznie jakoś odczuwane przez nas tutaj na pograniczu blisko, jakbyśmy już je gdzieś słyszeli. I to jest homilia wobec tego cytatu z Ewangelii o Symeonie i Annie, kiedy Chrystus dociera do Jerozolimy malutki, żeby został obrzezany w świątyni i tam wybucha wielka radość właśnie dwojga starców, Symeona i Anny, którzy na to czekali po raz pierwszy, to oni właściwie dostrzegają w nim Mesjasza. Jak to skomentował Franciszek? Ten śpiew nadziei odziedziczyliśmy od naszych ojców.
Oni wprowadzili nas w tę dynamikę. W ich obliczach, w ich życiu, w ich codziennym i stałym poświęceniu mogliśmy zobaczyć, jak ta chwała stała się ciałem. Jesteśmy dziedzicami marzeń naszych ojców, spadkobiercami nadziei, która nie zawiodła naszych matek i ojców, założycieli, naszych starszych braci. Jesteśmy dziedzicami naszych starców, którzy mieli odwagę marzyć. I tak jak oni, chcemy też dzisiaj śpiewać. Bóg nie wprowadza w błąd, nadzieje w Nim pokładane nie zawodzą. Bóg przychodzi, aby spotkać swój lud i chcemy śpiewać, zagłębiając się w proroctwie Joela, wyleje potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Dobrze przyjąć marzenie naszych ojców, aby móc dziś prorokować i na nowo odnaleźć to, co niegdyś rozpaliło nasze serce. Zarówno marzenie, jak i prorokowanie. Pamięć o tym, jak marzyli nasi starcy, nasi ojcowie i matki oraz odwaga, aby zrealizować proroczo to marzenie. Taka postawa uczyni nas płodnymi, ale przede wszystkim zachowa od pewnej pokusy, która może uczynić nasze życie konsekrowane bezpłodnym. Pokusy przetrwania, pewnego zła, które może stopniowo zagościć w nas, w naszych wspólnotach. Postawa przetrwania sprawia, że stajemy się reakcyjnymi, lękliwymi, zamyka nas powoli i po cichu w naszych domach i w naszych schematach. Przynosi nas z powrotem ku chwalebnym czynom, ale minionym, które zamiast wzbudzić proroczą kreatywność zrodzoną z marzeń naszych założycieli, poszukuje skrótów, aby uciec od wyzwań pukających dziś do naszych drzwi. Psychologia przetrwania odbiera moc naszym charyzmatom, ponieważ prowadzi nas do oswojenia się z nimi, aby uczynić je w zasięgu ręki, ale pozbawiając ich tej siły twórczej, którą zapoczątkowują, sprawia, że wolimy chronić przestrzenie, budynki lub struktury bardziej niż umożliwić nowe procesy. Pokusa przetrwania sprawia, że zapominamy o łasce, przemienia nas w zawodowców od sakrum, ale nie w ojców, matki i braci nadziei, do której prorokowania zostaliśmy powołani. Ten klimat przetrwania wysusza serce naszych staruszków, pozbawiając ich zdolności do marzeń i tym samym pozbawia płodności proroctwo, do którego głoszenia i realizowania powołani są najmłodsi. Mówiąc najprościej, pokusa przetrwania zamienia w niebezpieczeństwo, zagrożenie, tragedię to, co Pan nam przedstawia jako sposobność do misji. Taka postawa nie jest właściwa jedynie życiu konsekrowanemu, ale jesteśmy szczególnie zachęceni, byśmy wystrzegali się popadania w nią. To tylko fragment tej homilii, ale też przywołałem ten fragment o zagrożeniu przetrwania, bo wydaje mi się, że coraz częściej stajemy przed takim wyborem, pytaniem czy rozstrzygnięciem, że chcemy w tych czasie zagrożeń i lęku przetrwać. I w tym sposobem usprawiedliwiamy bardzo wiele działań i nagle Franciszek uderza w samo serce tego niebezpieczeństwa i słabości, że mówiąc, że to nie o przetrwanie chodzi, tylko o żywą ścieżkę, która daje świadectwo sile marzenia naszych staruszków czy naszych przodków. To, co Krzysztof cytował, to oprócz tego wymiaru takiego merytorycznego, myślę, że czymś niesamowicie ciekawym u papieża Franciszka jest świeżość języka. On mówi takim językiem, że ludzie go rozumieją. I to nie tylko ludzie w Kościele, ale też i ludzie spoza Kościoła. Ja myślę, że można porównać tą świeżość języka też do początku pontyfikatu Jana Pawła II. Jan Paweł II też zaskakiwał taką świeżością języka. O co tutaj chodzi? Ja myślę, że papież Franciszek, i to jest właśnie ten kontekst, z którego on pochodzi, o którym zaraz Państwu powiem mocniej,
To jest kontekst taki, że on wychodzi od problemów, konkretnych problemów ludzi, duszpasterstwa i dopiero szuka jak gdyby rozwiązań. Europa, a w szczególności w Kościele, ale nie tylko w Kościele, intelektualiści, humaniści najpierw tworzą jakieś piękne idee, również idee teologiczne czy traktaty, a potem próbują jak gdyby wprowadzić te idee w działanie. U niego jest odwrotnie. U niego jest odwrotnie. I to jest ten kontekst Ameryki Łacińskiej, który ja w paru punktach tak powiem, o co chodzi. Pierwszy moment, który nazwałbym u papieża zapachem owiec. Pasterz, jeśli spotkamy gdzieś w Polsce jeszcze, czy w Bieszczadach, czy w Tatrach owce, to jeśli spotkamy się z tym bacą, to zrobimy tak. Dlatego, że on pachnie owcami. Jeśli spędza z tymi owcami od wiosny do jesieni czas, to my to czujemy, zanim on się do nas odezwie. I papież Franciszek jest człowiekiem, o którym można powiedzieć, że pachnie owcami. To znaczy, że jest tak, był tak blisko w Argentynie ludzi, że przyjmował sposób ich życia. Tutaj staje się jakąś rewelacją to, jak ktoś mówi, że on jeździł metrem. No, ja bym też jeździł w tak dużym mieście, jak chce się człowiek gdzieś wybrać, to samochodem jest dłużej. To jest praktyczne. Ale to było zdziwieniem, że on jeździ metrem. Znam innych kardynałów, którzy też jeżdżą w Paryżu, w Pradze, nawet w Warszawie również. Ale o co mi chodzi? Żeby zobaczyć, że on był jako arcybiskup bardzo blisko ludzi. I teraz w czasie ostatniej wizyty w Polsce, na tym spotkaniu na Wawelu, jak go zapytał jeden z polskich biskupów, co właściwie mamy robić, to dał taką receptę, powiedział, bądźcie blisko ludzi. Po prostu, żeby być blisko ludzi. I u niego to jest. Ja widziałem takie filmy zrobione o papieżu Franciszku, dokumentalne, jak on przychodzi do tych faweli. Jako biskup i na plastikowym stole odprawia mszę w domu byłej prostytutki, która dzisiaj ma męża, ma dzieci. I wszyscy wiedzą, jakie ona życie prowadziła. A on do nich przychodzi do domu bez żadnej spektakularnego mówienia, trochę jak Pan Jezus. I jest z tymi ludźmi, ale to jeszcze za chwilę. Drugi moment tego kontekstu to jest koniec kościoła imperialnego. Ameryka Łacińska jest kontynentem, Argentyna jest krajem olbrzymich kontrastów społecznych. Znacznie większych niż w Polsce i myślę, że znacznie większy nawet niż na Ukrainie, gdzie jest cała klasa bardzo, bardzo bogatych ludzi i miliony, miliony biednych ludzi. I koniec kościoła imperialnego, to znaczy arcybiskup Buenos Aires zrozumiał, że Kościół w historii zostawił tych prostych, biednych ludzi na rzecz bycia z tymi, którzy sprawują władzę. W największym uproszczeniu. Dam taki przykład. Kiedy 3 lata temu uczestniczyłem w takim sympozjum w Pradze zorganizowanym przez mojego współbrata, który dzisiaj jest arcybiskupem Pragi, ojca Dominika Duki, kardynała, który spędził 2 lata w więzieniu z Wacławem Havlem, był człowiekiem opozycji. On zorganizował takie spotkanie jako arcybiskup Pragi, kościoła z Ameryki Łacińskiej z kościołem w Europie. No właśnie, żeby zrozumieć ten kontekst. Ja sobie wtedy przypomniałem, że na początku lat 80., kiedy toczyła się taka duża debata w kościele na temat teologii wyzwolenia, czy pewnego pomysłu, który miał swoje źródło właśnie w Ameryce Łacińskiej, to Jan Paweł II, nie mogąc tak zrozumieć do końca, o co chodzi z tą koncepcją wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej, poprosił swoich przyjaciół z Krakowa, ze Znaku, z Tygodnika Powszechnego. Tam był Jerzy Turowicz, Henryk Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz, ale też i był dominikanin ojciec Jan Andrzej Kłoczowski. Ja jadąc na to sympozjum do Pragi, poszedłem do ojca Jana Kłoczowskiego, się zapytałem, ojcze, jak ojciec ma refleksję po 30 latach
po tym pobycie waszym w Brazylii, on mi powiedział coś wstrząsającego. Powiedział, że dostrzegł tam, że Kościół zostawił tą najbiedniejszą grupę ludzi. Oni mieli prawo tylko do jednego sakramentu, do chrztu. A potem się już nimi nie zajmował. Co to oznacza, że oni żyjąc kiedyś poza obszarem dużego miasta, dzisiaj żyjąc w fawelach, po prostu funkcjonowali na zasadzie jednej wielkiej rodziny. Kto miał z kim dziecko, to nie do końca było wiadomo. Kto z kim był partnerem, też nie do końca było wiadomo. Wszyscy razem prowadzili wspólne życie, ale nie było takich więzi prawdziwie rodzinnych. Oni musieli walczyć o przetrwanie. I on mówi, że on zobaczył, że Kościół w tej Ameryce Łacińskiej miał taki wyrzut sumienia, że zostawił tych ludzi, że im nie towarzyszył w ich życiu. Dzisiaj to się zmieniło, ale to jest związane z taką koncepcją Kościoła imperialnego. I papież jest tym, który to odrzuca. Proszę sobie przypomnieć, on dzisiaj lansuje taką definicję Kościoła szpitala polowego. Jedna z piękniejszych idei ewangelicznych, że szpital polowy to jest szpital na froncie, to jest szpital na wojnie. Że jeśli przychodzi front i przywożą rannych, to w tym szpitalu trzeba ich opatrzyć. Nikt się nie pyta, czy on jest żołnierzem z tej strony, czy przypadkiem zaplątał się ranny z tamtej strony. Czy on jest wierzący, czy on jest niewierzący, czy on mówi w takim, czy w innym języku. Najpierw trzeba mu pomóc. Najpierw trzeba doprowadzić go do sytuacji, żeby on przeżył te najbliższe dni. I ta definicja szpitala polowego to jest właśnie definicja, że Kościół jest dla wszystkich, dla każdego. Dopiero potem można rozpocząć z tym człowiekiem rozmowę o charakterze religijnym. Trzeci wątek tego kontekstu to jest twarz proboszcza. Jak widzimy papieża Franciszka, jak słyszymy, że on nie pisze wielkich książek, wielkich traktatów, ale codziennie mówi homilię w tym hotelu, w którym mieszka, do pracowników Watykanu. Jakbyśmy się tam wybrali, to nikt nas tam nie wpuści, bo tam nie ma tak, że tam przychodzą jacyś specjalni goście, którzy przyjechali z zagranicy, tylko są dla tych, którzy pracują w Watykanie, dla ich rodzin, ewentualnie dla grup czy ludzi z absolutnego marginesu życia społecznego. I twarz proboszcza, to znaczy proboszcz wszystkich zna i wszyscy znają proboszcza. Tak zawsze bywało, z wyjątkiem dużych miast, dużych grup, to się trochę zmienia. Ale on, ten kontekst twarz proboszcza. Czwarty czy piąty to iść z tymi, którzy nie wierzą. Papież Franciszek zdaje sobie sprawę ze swojego argentyńskiego doświadczenia, że jest coraz większy procent ludzi, którzy nie, że nie utożsamiają się z Kościołem, bo to nie o to chodzi, tylko są ludźmi, którzy są doświadczeni niewiarą. Czy dlatego, że urodzili się w takich rodzinach, czy dlatego, że stracili wiarę w wyniku, tu już może być bardzo wiele powodów. Najbardziej wydaje się znany powód doświadczenia cierpienia albo śmierci kogoś najbliższego. Jak ktoś ma takie doświadczenie w sobie, to czasami stawia dramatyczne pytanie: Panie Boże, gdzie byłeś? I papież stara się towarzyszyć, czyli iść z ludźmi, którzy nie wierzą. Na to jest wiele bardzo przykładów. Potem coś, co jest wstrząsające, to jest taki opis, który wystąpił już, jak został Franciszek papieżem. Ja to nazywam śmierć przed bramami Watykanu. Nie wiem, czy Państwo sobie uświadamiają, że papież Franciszek jest pierwszym w historii papieżem, który pochodzi z wielkiego miasta. On urodził się w wielkim mieście, milionowym, jest wychowany w wielkim mieście i do dzisiaj mieszka w wielkim mieście. On bardzo dobrze rozumie mechanizmy, które w mniejszych miejscowościach nie są tak widoczne, gdzie ludzie zostają sami, samotni. W wyniku tego, że nie mają pracy, że przeszli jakieś doświadczenie traumatyczne. I ta śmierć przed bramami Watykanu to jest opowieść o tym, że papież kiedyś dowiedział się z prasy czy z telewizji, że właśnie w takich warunkach jak tutaj, tylko w Rzymie nie ma minus 12 stopni czy 14, ale po prostu z zimna zmarł pod Watykanem jakiś bezdomny. I o tym była maleńka informacja w mediach, ale w tych samych mediach były dosyć duże artykuły o zmianie kursów na giełdzie. I on był tym wstrząśnięty, że tyle jest warte życie ludzkie, że tego nikt nie zauważa.
I on jest właśnie człowiekiem, który to nie chodzi nawet o empatię, to tylko chodzi o świadomość, że w mieście są mechanizmy, że ludzie są kompletnie anonimowi. Następne niesie z sobą papież Franciszek coś, co wcale nie jest takie oczywiste dla każdego z nas, ale także dla biskupa czy dla papieża, samokrytykę swojej osoby. Historia papieża Franciszka jako jezuity, jako prowincjała jezuitów, to jest historia spotkania z jedną z bardzo brutalnych hunt wojskowych. I to były czasy, kiedy on, będąc przełożonym jezuitów, jezuici również opowiadali się przeciwko tej huncie i z pozycji często takich wolnościowych, ale również liberalnych, również lewicowych. I bardzo łatwo było takich ludzi aresztować, zabić. Tam ludzie ginęli masowo. No i właśnie on sobie wyrzuca, że aresztowano kiedyś dwóch jezuitów i że on im nie pomógł. Że oni byli torturowani. On im w końcu pomógł, oni weszli na wolność. Oni wyszli na wolność, ale on ma w sobie tą samokrytykę swojej osoby. To znaczy wie, że nie musi być człowiekiem doskonałym, który w każdej sytuacji życiowej potrafi znaleźć po prostu rozwiązanie. To jest bardzo chrześcijańska postawa, ale wcale nie tak bardzo popularna. Żeby po prostu patrzeć na siebie, na swoje postępowanie, na swoje decyzje w taki sposób, żeby wyciągać z tego. I jeszcze tylko dwie rzeczy. Ten papież ma pewien plan rewolucyjny, jeśli chodzi o spojrzenie na Kościół. To znaczy zdaje sobie sprawę, że musi następować absolutna decentralizacja. Czyli, że Kościół jest tak różny od tego kontekstu argentyńskiego poprzez każdy inny kontynent i wiele innych kultur i krajów, że uniwersalne przesłanie Ewangelii musi mieć miejsce w wypełnianiu w bardzo konkretnych warunkach. I ostatnia rzecz. Wydaje się, że on ma świadomość, to jest związane z tą krytyką imperialnego spojrzenia na Kościół, że jest papieżem na czas określony. Że jest człowiekiem wiekowym i że to nie oznacza, że mu jest dane jeszcze 50 lat życia i że też jak papież Benedykt może kiedyś podać się do dymisji, jest bardzo intensywnie wykorzystuje czas. Stara się te swoje idee po prostu wprowadzać. To może ten kontekst na tym był. Tomku, bo raz, że chcę nawiązać, wydaje mi się to, co na początku też powiedziałeś o tym, że u niego jest odwrócona kolejność. Najpierw jest działanie, strategia, praktyki, a potem idea, rodzi się z tego idea. Myślę, że w ogóle to jest taka chyba mądrość franciszkańska, wydaje mi się znakomita, dzisiaj byśmy powiedzieli marketingowa strategia. Najpierw zrób to, co konieczne, potem zrób, co możliwe, a wtedy z zaskoczeniem przekonasz się, że zrobiłaś coś, co było niemożliwe. Więc to odniesienie się, też troszkę, co powiedziałeś odnośnie tej strategii polowego szpitala, prawda, że trzeba, to jest to konieczne, prawda, które nie ma pytania w ogóle, nie ma zastanowienia się, nie ma odrzucenia, jest po prostu impuls ludzki, żeśmy tutaj rozmawiali, pamiętacie, z Jarkiem Mikołajewskim o tym przypływie przez morze imigrantów, prawda, i Lampeduzie, i wyzwania, wokół którego ludzie tam stają, prawda, zanim się pojawi, kim jesteś, skąd przybywasz, czy my się zgadzamy, czy nie, jest po prostu ludzka pomoc, tak? Jest ratowanie, jest wyciągnięcie ręki, a potem oddanie tego, co możliwe i wtedy, o dziwo, okazuje się, że te rzeczy, które wcześniej wydawałyby się zupełnie niemożliwymi do wykonania, przerastającymi nas i tak dalej, stają się realne. I druga rzecz, którą chciałbym podkreślić w tym kontekście jest, myślę, że polskim też bardzo ważnym i litewskim, to jest ta jego pawłowa postawa, tak? To znaczy świętego Pawła, to co powiedziałeś, jest jakaś karta przeszłości i w samym, u samego arcybiskupa Bergoglio, który przeżył ciemny okres hunty i miał różne zarzuty stawiane w związku z tym. Większość zresztą z nich okazało się, że on w ogóle bardziej pomagał, tylko niespektakularnie, prawda? Ale mniejsza o to. Ważne jest, co powiedziałeś, że sam czuje
i niejednokrotnie przepraszał społeczeństwo Argentyny za postawę Kościoła w tamtym czasie. Ale że to jest ta postawa, z którą my mamy bardzo dzisiaj duży problem. To znaczy nie dajemy przyzwolenia dla ludzi, którzy się zmieniają, którzy poczynili grzech w przeszłości. Łapiemy ich przez jakieś IPN-y, dochodzenia i inne rzeczy. I absolutyzujemy, nie dając im szansy na nowe, na zmianę, na przemianę, jak to się wydarzyło w postawie Pawła, który przecież na tym ustanowił cały archetyp. I zanim znowu ci oddam głos, kolejny cytat właśnie z homilii Franciszka właśnie na 25 stycznia, kiedy to jest dzień nawrócenia świętego Pawła. Jeśli żyjemy tym umieraniem dla siebie, w przypadku Pawła, jakby pożegnaniem ze starym swoim życiem czy światem, by żyć dla Jezusa, to nasz stary sposób życia jest odesłany do przeszłości i jak to się stało w przypadku Pawła, wkraczamy w nową formę istnienia i komunii. Wraz z Pawłem możemy powiedzieć to, co dawne minęło. Spojrzenie wstecz jest pomocne i bardzo potrzebne, by oczyścić pamięć, ale skupianie się na przeszłości, zatrzymując się na przypominaniu doznanych krzywd i faktów, osądzając je jedynie według kryteriów ludzkich, może sparaliżować i uniemożliwiać życie teraźniejszością. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy czerpali siłę z pamięci, pamiętali o dobru otrzymanym, ale wzywa nas także do pozostawienia za sobą przeszłości, aby iść za Jezusem w dniu dzisiejszym i żyć nowym życiem w Nim. Pozwólmy temu, który wszystko czyni nowe, aby nas otworzył na nową przyszłość, otwartą na nadzieję, która nie zawodzi. Przyszłość, w której będzie można przezwyciężyć podziały, a wierzący, odnowieni w miłości, będą w pełni i widzialnie zjednoczeni. Idąc drogą jedności, w tym roku szczególnie wspominamy 500 lat reformacji protestanckiej, bo to też nawiązywał do 500-lecia reformacji i dialogu ekumenicznego katolików i protestantów. Ale czy to nie jest właśnie coś, z czym my dzisiaj mamy duży problem, kiedy nie potrafimy dać sobie szansy czy przyzwolenia na to, żeby ludzie mogli się zmieniać. Jakby traktujemy zmianę, przemianę jako coś, co jest powodem do osądzania negatywnego ludzi, prawda? Wiesz, ja bym tutaj uchwycił się jako klucza do zrozumienia tego, co mówisz, tych słów, że życie teraźniejszością. Co to znaczy dla mnie, że życie codziennością podsuwa nam problemy, które tak naprawdę z upływem czasu są nowe, to znaczy one mnie zaskakują, te problemy. To jest, myślę, że bardzo ciekawe podejście do rozumienia czasu. Proszę zobaczyć, że jest rzeczą ważną, żebyśmy potrafili czerpać z historii, żeby historia była dla nas czymś bliskim, czymś znanym. Ale nie możemy się zamknąć w naszym codziennym życiu i myśleniu i funkcjonowaniu tylko w przeżywaniu tego, co już było kiedyś. Bo wtedy nie będziemy widzieli świata, w którym żyjemy i nie będziemy podejmowali problemów, które po prostu do nas przychodzą. Z drugiej strony jest rzeczą niesamowicie ważną, ażeby mieć cel w życiu, ażeby jasno mieć określone jakieś priorytety, dzisiaj to będą nazywać strategią. To jest niesamowicie ważne. Ale również jest pewne niebezpieczeństwo, żebyśmy nie żyli źle rozumianymi marzeniami. Nie takimi, o których była mowa na początku, kiedy cytowałeś, że dziedziczymy marzenia naszych ojców. Tu chodzi o złe rozumienie marzeń. To znaczy takie, że człowiek żyje tak marzeniami, że w ogóle nie chodzi po ziemi i nie zdaje sobie sprawy, że te marzenia mogą po prostu sparaliżować jego codzienne życie. I teraz do czego zmierzam? Że my nie mamy jako ludzie wpływu na to, co już kiedyś było.
to możemy tylko odczytać i możemy się czegoś z tego nauczyć, ale historii nie zmienimy. My nie mamy wpływu na to, co będzie kiedyś. My możemy jak gdyby mieć właśnie pewne marzenia i pewne cele, które będą kształtowały nasze dzisiejsze życie. A na co mamy wpływ? Na teraźniejszość. I tutaj bym teraz ja zacytował papieża Franciszka, akurat taki fragment, na który mi zwrócił uwagę siedzący tutaj Krzysztof Czyżewski. Kiedy rozmawialiśmy sobie tak siedząc z Małgosią również w Rzymie u ambasadora Piotra Nowiny Konopki, bo jeśli mówimy o duchowości papieża Franciszka i duchowości chrześcijańskiej na początku XXI wieku, to wydaje mi się, że ten fragment, akurat wypowiedziany w fawerach w Rio de Janeiro, powie, określi, o czym jest mowa, o tym nowym spojrzeniu na odczytanie Ewangelii. To nie kultura egoizmu, indywidualizmu, która często panuje w naszym społeczeństwie, buduje świat bardziej ludzki i do niego prowadzi, ale kultura solidarności. Trzeba w drugim człowieku widzieć nie konkurenta lub numer, ale brata. Dopiero wtedy, gdy jesteśmy zdolni do dzielenia się, wzbogacamy się naprawdę. I myślę, że tutaj jest to określenie kultura solidarności. Proszę zobaczyć, że myśmy w Polsce, ale w tej części Europy, właśnie Litwini, ale również Czesi, Słowacy, Węgrzy, Rosjanie, Ukraińcy, budowali kulturę wolności. Nam zależało na tym, żeby nie być zniewolonym. Nie być zniewolonym przez totalitarny bolszewizm. A papież idzie dalej i mówi o kulturze solidarności. I mówi o czymś, co właśnie wyniósł z tego doświadczenia spotkania z tym człowiekiem biednym, ubogim, wykluczonym. To dlatego idzie pod prąd dzisiaj papież Franciszek, jak Państwo widzą, całej Europy i prawie całej, między innymi Polski, kiedy mówi o uchodźcach. Mówi językiem bardzo radykalnym, ale to jest język Ewangelii. I ta kultura solidarności, to jest dla mnie kultura empatii, ale to jest wypływająca z Ewangelii kultura. Co to znaczy? Ja dam trzy takie, może cztery takie przykłady ludzi myślących podobnie w tej części świata. To jest prezydent Havel, nieżyjący czeski prezydent, dysydent, ale przede wszystkim wielki dramatopisarz, opozycjonista. I Havel mówił o on to nazwał minimum moralne dla świata. On był ochrzczonym katolikiem i całe życie miał swoje zmaganie nie tyle z Kościołem, ile z Panem Bogiem. Ale wiedział, że istnieją takie wartości, które on to nazwał wartościami etycznymi, moralnymi, które można określić. On to nazwał minimum moralne dla świata. I właśnie jedną z tych wartości bez wątpienia jest solidarność. Solidarność jako pewien przejaw kultury. Mógłbym to pokazywać na wielu przykładach Wacława Havla, ale odwołam się do tego wspomnianego przeze mnie dominikanina, dzisiaj kardynała, arcybiskupa Pragi, Dominika Duki, który siedział w więzieniu z Wacławem Havlem przez półtora roku. I mówi, że Havel był pierwszym człowiekiem, to byli więźniowie polityczni, który był pierwszym człowiekiem, który podał mu w więzieniu rękę. Nie w sensie dosłownym, ale się zapytał, czy czegoś nie potrzebujesz. On był starszym więźniem, wiedział, że sobie na więcej może pozwolić, bo świat obserwuje, czy mu nie robią jakiejś krzywdy. I ojciec Dominik Duka mówi, że właśnie tam doświadczył tej ludzkiej solidarności. Drugi moment to jest u Jana Pawła II. W jego myśleniu i patrzeniu, to szczególnie w encyklikach społecznych, szczególnie w encyklice o pracy, że człowiek jest podmiotem, a nie przedmiotem. Czyli to wypływało z formacji filozoficznej nazwanej personalizmem u Karola Wojtyły, dostrzeżenie, że to człowiek jest podmiotem wszystkich działań.
ten przykład tej encykliki już Franciszka o świecie, w którym żyjemy, o przyrodzie, to jest dokładnie to samo, że zobaczenie, że człowiek jest podmiotem, ale dostrzeżenie, że człowiek nie jest w tym świecie sam. Że są zwierzęta, że jest przyroda, że jest na przykład, jak się przyjeżdża do Krasnogródy, czy do Sejm, że jest podejmowany jakiś dialog z zastanem. W architekturze to jest pojęcie, że się nie buduje tak, żeby na siłę, czy mówiąc językiem już popularnym, na chama coś wybudować. Tylko to musi być w dialogu z istniejącą przestrzenią. I tak samo działanie jakiekolwiek, no, podejmuje się jakąś podmiotowość ludzi, podmiotowość historii, podmiotowość zdarzeń. I ostatnie spojrzenie to jeden z naszych ojców, ojciec Maciej Zięba, w pewnym momencie nazwał jak gdyby to minimum też moralne dla świata, że następuje jakaś koalicja antropologiczna. Że człowiek jest, każdy z nas jest zagrożony pod wieloma względami i szukamy ludzi, którzy myślą i patrzą na człowieka podobnie. Takich, którzy będą mieli absolutnie inne wizje, no to, jak to mówił świętemu Pawłowi, powiedzieli, no posłuchamy cię innym razem. Szukamy sprzymierzeńców do tego, co robimy, ludzi myślących podobnie. I myślę, że to jest u papieża Franciszka, że proszę zobaczyć, że już wracam na koniec tej wypowiedzi do tej abdykacji papieża Benedykta, że papież Benedykt dostrzegł, że nie jest w stanie odpowiedzieć na współczesne problemy Kościoła i świata jako papież. I to było widać, że coraz mniej ludzi było na placu świętego Piotra, a wytrawny bardzo teolog. Wydawało się wielki profesor mający klucze do odpowiedzi na wielu poziomach. I przychodzi papież Franciszek i znowu plac świętego Piotra jest pełen. On przemawiający w Strasburgu czy w Kongresie Amerykańskim był tak słuchany, z taką intensywnością, że dawno nie widziałem, żeby ludzie, którzy są dalecy od wartości duchowych, bo to jest ten cały kontekst tego wieczoru, bardzo go słuchali. Zresztą to przemówienie w Kongresie Stanów Zjednoczonych papieża Franciszka takim prostym angielskim językiem się nagle okazało, że on też mówi po angielsku. Kiedy on powiedział, my tu wszyscy jesteśmy emigrantami, czy wszyscy jesteśmy uchodźcami. Cała Ameryka jest zbudowana na kulturze tych, którzy tam przybyli. Już nie wchodzę w to, że zniszczyli kulturę, która tam była, ale po prostu na kulturze, którą przywieźli. I wtedy dopiero zaczął mówić to, co chciał powiedzieć. Jak powiedziałeś o kulturze Solidarności i tym jego przemówieniem na faweli brazylijskiej, to rzeczywiście był taki moment, to był początek jego pontyfikatu, kiedy ja poczułem, że to jest jakaś bardzo bratnia dusza i bliska, myślę, wszystkim nam. On tutaj w tej encyklice drugiej swojej, bo tą pierwszą napisał jeszcze, jak mawiał, na cztery ręce z Benedyktem, który już odszedł, ale to jest niezwykła encyklika. Ja bardzo Państwu ją polecam, to w ogóle do przeczytania, w trosce o wspólny dom, w której on pisze o tych nawet pojęciach z rewolucji francuskiej, prawda, europejskich, prawda, że tak jak powiedziałeś, wolność i był przecież czas i wszyscy znamy walki, jakie toczyliśmy o wolność. Toczyliśmy walki o równość i mieliśmy do tego ideologię i całe systemy państwowe. Natomiast to braterstwo, to trzecie, zostało jakby zawsze gdzieś odsunięte, prawda? Wszystko się działo albo w imię wolności, albo w imię równości. Wydaje mi się, że z tego, co mówisz i tak jak czujemy, że być może Franciszek jest papieżem, człowiekiem tej nowej epoki, w której braterstwo, solidarność, jakbyśmy to nazwali, staje się dominujące i wokół tego pola będziemy toczyć walkę, czy toczyć walki. W tej encyklice, która jest zieloną, dlatego że poświęcona jest środowisku naturalnemu, ale to byłoby błędny trop, to znaczy papież właśnie pisze o ekologii integralnej tam, prawda? Czyli jakby
włącza to myślenie ekologiczne wobec natury do znacznie szerszego systemu, w którym wszyscy jesteśmy społecznie, ekonomicznie, ekologicznie zanurzeni. I przewartościowuje to tak długo obecne i źle chyba odczytywane sformułowanie uczyńcie ziemię sobie poddaną. Tak? Bo przecież odczytanie tego w takim dosłownym sensie właśnie znaczyłoby kolejny wariant imperialności, prawda, i panowania człowieka nad ziemią. To, co o czym Franciszek tutaj pisze, mówi, że to znaczy nie władanie, tylko odpowiedzialność, tak? To pojęcie. Musimy wszystko zrobić, żeby przemienić, przewartościować to rozumienie na współodpowiedzialność niż na zawłaszczanie i władanie ziemią, prawda? Kiedy ja wspomniałem, a Krzysztof podjął ten wątek, że papież wychodzi od konkretu, od szczegółu, to teraz ja bym Państwu chciał zacytować jeden z najmocniejszych tekstów, jakie papież Franciszek wypowiedział w swojej adhortacji Evangelium Gaudium, czyli o Ewangelii Radości. Jedna z najmocniejszych tekstów zaadresowanych do Kościoła. Od razu mówi na początku, że powtarzam całemu Kościołowi to, co wiele razy mówiłem kapłanom i świeckim w Buenos Aires. Proszę się wsłuchać, to bardzo mocny tekst. Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulicę, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę Kościoła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Bez przygarniającej ich wspólnoty, wiary, bez perspektywy sensu i życia. Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony. Lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi sędziami. Lękiem przed przezwyciężeniami, w których czujemy się przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała dusza ludzi, a Jezus powtarza bez przerwy, wydajcie im jeść. To są słowa bardzo mocne, dlatego że papież mówi, że zamykamy się we własnych lękach, w takich strukturach administracyjnych i w takich strukturach, że powołujemy się na istniejące prawo. Zapominamy o tym, że jest inne prawo. Jest prawo, jeśli jesteśmy chrześcijanami, Ewangelii. I mówię to dlatego, ponieważ tutaj przeszedłem do takiej bardziej kontrowersyjnej tezy, kontrowersyjnej w tym sensie, że to już nie jest mówienie spokojne, to jest mówienie krytyczne. Dlaczego papież Franciszek jest w Polsce niezrozumiały? Czy to jest tylko dlatego, że nie znamy tego kontekstu Ameryki Łacińskiej, który jest inny, może często dla nas obcy? Czy może coś nam przeszkadza? I to jest nie tylko w Polsce się okazuje, że coś przeszkadza, ale ja spróbuję nazwać, co nam w Polsce przeszkadza. Ja myślę, że przede wszystkim krytyka papieża Franciszka, z którą się Państwo mogą spotkać w Polsce, wypływa z tak zwanych środowisk tradycjonalistycznych. Takich, którzy słysząc papieża Franciszka, bardziej mówią, że to jest człowiek lewicy niż chrześcijaństwa. Tylko że ci ludzie nie wiedzą, co mówią. Że nagle te wartości empatii, solidarności, człowiek ubogi, które są wpisane w Ewangelię, które podjęła lewica światowa, socjaldemokracja, bo taki mają nurt, że po prostu zarzuca się papieżowi. Można to powiedzieć tylko w
wtedy, kiedy nie zna się tego kontekstu. Że on wychodzi od doświadczenia po prostu człowieka, który spotkał autentycznie potrzebujących ludzi. Ja spotkałem w Rzymie dwójkę ludzi, to całkiem niedawno, którzy wypowiedzieli takie bardzo krytyczne opinie na temat papieża Franciszka. Jeden z tych ludzi powiedział mi o tym, czy ojciec ma świadomość, że papież Franciszek możliwe, że nie jest wybrany legalnie papieżem. I mówił mi to ktoś, kto był bardzo bliskim przyjacielem Jana Pawła II, Karola Wojtyły. To znaczy, znajduje się jakąś dziurę w całym procesie legislacyjnym, żeby zaatakować krytycznie papieża. Drugi człowiek powiedział mi coś takiego, że zapytałem go o papieża Franciszka, mówi, nie mogę znieść tej egzaltacji biedą. I powiedział mi to człowiek, który pochodzi z jednej strony z bardzo bogatej rodziny polsko-włoskiej, z drugiej strony człowiek, który był i jest wybitnym włoskim politykiem, a z trzeciej strony, bo stron jest więcej niż dwie, jak tradycja żydowska o tym mówi, z trzeciej strony ten człowiek ma w rodzinie błogosławionego, świętego, który bardzo pomagał ludziom ubogim. I nagle zrozumiałem, co ten bardzo prawicowo-konserwatywny człowiek chce powiedzieć o papieżu Franciszku, że on nie rozumie egzaltacji biedą. Właściwie tak za nie mówiłem, bo odpowiedź trzeba by udzielić taką, jakiej udzielił polski arcybiskup, ten papieski jałmużnik Konrad Krajewski, który raz jeden, jedyny udzielił krótkiego wywiadu dla polskiej telewizji. On nie udziela wywiadu, nie opowiada o swojej pracy, ale był na pielgrzymce w Polsce i w końcu dziennikarka z nim zaprzyjaźniona zrobiła wypowiedź do polskiej telewizji. I postawiłem mu takie pytanie, że ksiądz arcybiskup zajmuje się tymi biednymi w Lampedusie, bo papież tak sobie życzy i tak dalej, ale w Polsce są ludzie, którzy są przeciwni. I on powiedział jedno zdanie. Zapraszam tych ludzi, ażebyśmy wspólnie wyławiali zwłoki, które przypływają na Lampedusę. I to jest to doświadczenie, o którym mówię. To znaczy, jak ktoś w czymś takim uczestniczy, to inaczej patrzy na świat. I papież Franciszek właśnie inaczej patrzy na świat, bo widział w Argentynie i dotknął tego doświadczenia po prostu człowieka, który bez innego człowieka sobie nie poradzi. Słuchając ciebie, przychodzi mi jeszcze na myśl taka sytuacja i taka wypowiedź. W tym momencie świeżym, kiedy dopiero Franciszek został papieżem, były te podejrzenia wokół tego okresu ciemnego w Argentynie, o których wspominaliśmy. I Stanisław Obirek, zapytany o komentarz, poproszony o komentarz wobec trudnej przyszłości papieża, powiedział, a to być może dzięki temu będzie lepszym papieżem. Tak? To znaczy, ta siła, która bierze się z konfrontacji z własną przeszłością czy słabością, czyni nas ludźmi jeszcze bardziej współczującymi być może, czy rozumiejącymi ten świat, tak jak to było w przypadku świętego Pawła. I druga rzecz, która mi się nasuwa, ja bardzo lubię też jego taką homilię, wiesz, na święto Trzech Króli, o magach, którzy, jak mówił Franciszek, nie dlatego zobaczyli gwiazdę, że ona im się objawiła w pałacu, w którym siedzieli. Tylko zobaczyli gwiazdę dlatego, że wyszli z pałacu. I w odróżnieniu od Heroda w Jerozolimie, który trzymał status quo, nie ruszał się i cieszył się swoim bogactwem i stanem posiadania. Znaczy, gwiazda objawia się tym, którzy wychodzą w nowe, w nieznane, tak? Którzy udają się na poszukiwanie. I to też jest moment, jeżeli mówimy o wyzwaniach, myślę, współczesnych, właśnie wyjścia ku nowemu, prawda? W nieznane. To, co ty mówiłeś o trzymaniu się jakby zaskorupiałych form, tak? Że ten niepokój związany z Franciszkiem też z tego wynika, że on idzie do przodu, że on idzie w nieznane, że on jakby otwiera jakąś nową perspektywę.
Ja bym jeszcze pokazał może dwie, trzy takie linie, dlaczego papież Franciszek jest w Polsce niezrozumiały. Pierwszy to była ta krytyka środowisk tradycjonalistycznych, ale drugim to jest bardzo silna w polskim kościele katolickim wizja takiej symbiozy kościoła i państwa, a szczególnie państwa rozumianego narodowo czy nacjonalistycznie. Papież Franciszek jest zupełnie inny. U niego nie ma tego doświadczenia patrzenia na drugiego człowieka najpierw w perspektywie po prostu, że jest innej narodowości czy innej rasy. U nas to niestety jest bardzo silne. I to jest coś, co nam przeszkadza w zobaczeniu jego przesłania. A drugi moment, może zabrzmieć kontrowersyjnie, ale trzeba go dopowiedzieć. To znaczy nam trochę w spojrzeniu na papieża Franciszka, nam Polakom trochę przeszkadza silny kult Jana Pawła II. Jest rzeczą oczywistą, że Jan Paweł II jest wielką postacią w polskiej historii i zawsze będzie. Nie tylko jako papież Polak, ale również jako bardzo długo funkcjonujący papież i również jako człowiek, który odcisnął piętno na całym naszym pokoleniu. Tylko musimy sobie uświadomić, że papieża Jana Pawła II już nie ma. I to, co mówiłem o tym przeżywaniu czasu, który minął, należy z tego spojrzenia i nauczania Jana Pawła II wziąć to, co jest po prostu uniwersalne. Ale jest nowy papież, który podejmuje nowe problemy. I proszę zobaczyć, jak zapędził się kardynał Dziwisz, kiedy odchodził Benedykt XVI. Powiedział tylko raz to zdanie i potem bardzo się z tego wycofywał, kiedy powiedział, że z krzyża się nie schodzi. Wykonał chcący, bo nie można powiedzieć niechcący, porównania z Janem Pawłem II, gdzie oczywiście to umieranie Jana Pawła II, to cierpienie było olbrzymim świadectwem. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma wpisane w swoje życie umieranie najbliższych, doświadczenie cierpienia, ale tego nie można porównywać z życiem drugiego człowieka. Drugi człowiek ma inną historię. I to jest taki moment, który czasami nam przesłania, jak gdyby, papieża Franciszka. A kolejnym jest nie tylko kościół taki narodowo-nacjonalistyczny, ale także kościół upolityczniony. W Polsce istnieje dosyć dużo książek wydanych, wywiadów, rozmów z kardynałem Bergoglio. I w jednej z tych książek starałem się odpracować tą lekcję. Nigdy bym nie miał odwagi mówić Państwu o odpracowaniu lekcji Ameryki Łacińskiej, gdybym sam tego nie podjął. W jednej z tej książek znalazłem coś bardzo ciekawego i potem zobaczyłem, że to jest prawda. Proszę zauważyć, że jak będą Państwo oglądali mszę z papieżem Franciszkiem, on nigdy nie udziela komunii ludziom. I to jest coś zaskakującego. No dlaczego biskup, dlaczego papież nie podaje komunii świętej ludziom? Przestał jako biskup, dlatego że miał takie doświadczenie właśnie spotkania z tą warstwą sprawującą władzę i warstwą najbogatszych ludzi, że oni wszyscy chcieli od niego jako od arcybiskupa przyjmować komunię i być jako ołtarza. I zdawał sobie sprawę, że nie oskarżając nikogo, że czasami jest to na pokaz. Chce mieć zdjęcie z biskupem, chce mieć zdjęcie z papieżem. I on to o tym powiedział, że wycofał się z rozdawania komunii, żeby nie być zinstrumentalizowany. I ponieważ jest już starym człowiekiem, więc nie zmienia zwyczajów. Ale to jest to doświadczenie, że szczególnie to jest u polityków. Zostawmy polski kontekst. Możemy sobie wyobrazić tą Amerykę Łacińską i tą Argentynę i ten czas hunty i potem po huncie. To byli wszystko ludzie prawicy. Oni utrzymywali dobre relacje z Kościołem. To, co wspominałem, ten Kościół jak gdyby trochę zapomniał o tych problemach nie tylko, że najbiedniejszych, ale codziennego życia. I kolejnym takim, co przeszkadza nam
w odczytaniu papieża Franciszka, to powiem dosyć mocno, to jest takie nasze polskie lenistwo. No bo to trzeba po prostu trochę popracować, żeby próbować zrozumieć kogoś, kto jest z innego kontekstu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy, mówiąc o tym narodowym czy nacjonalistycznym kontekście, na nas ciąży również coś, co nazywamy polskim mesjanizmem. Czyli cała wypracowana koncepcja, która jeszcze dzisiaj jest w podręcznikach szkolnych, naszego romantyzmu. Romantyzm już dawno skończył. Romantyzm był potrzebny w doświadczeniu zaborów i był potrzebny do podtrzymywania po prostu nadziei, żeby nie utracić swojej tożsamości. I naprawdę to nie jest tak, że doświadczenie romantyczne, a szczególnie doświadczenie duchowe o charakterze mesjanistycznym, jest tym, które by dzisiaj karmiło po prostu nie tylko najmłodsze pokolenia, ale żeby było odpowiedzią na dzisiejsze problemy. Nie jest. Nie jest. Ale jest serwowane. Jest serwowane, ale to właśnie dlatego pokazuje i to nam przeszkadza. Ktoś kiedyś powiedział, że ostatnim polskim wielkim romantykiem był Jan Paweł II, który bardzo dobrze rozumiał literaturę romantyczną, który rozumiał polski mesjanizm w takim najczystszym rozumieniu. Bez jak gdyby ideologii. I to są takie rzeczy, które nas troszeczkę blokują. Które nas troszeczkę blokują, żebyśmy tego papieża mogli odczytać. Myślę, że to, co powiedziałeś o wyjściu Franciszka poza te kategorie nacjonalistyczne czy rasowe, znajduje potwierdzenie właśnie w każdym jego dokumencie czy wypowiedzi. W tej encyklice znajdziecie Państwo przykłady, które chrześcijanom stawia papież australijskich aborogenów, jak trzeba postępować, czy współżyć z naturą, prawda? Czy w sanskrycie szuka źródło słowa, pojęcia człowiek połączonego z pokorą. Jest człowiekiem, który dialoguje z kulturami, prawda? Który słucha różnych innych głosów, różnych kultur i wprowadza to do swojej myśli i swojej postawy. Moglibyśmy jego jeszcze, myślę, stąd... Jest taka w Polsce książka, którą bym Państwu bardzo polecał, wydana przez Znak. To są rozmowy kardynała Bergoglio z rabinem Skórką. To jest rabin z Argentyny, który nazywa się właśnie Skórka, to znaczy ma uzamknięte z kreską. Jego rodzina pochodzi z Polski, chyba z Końskowoli. On jest urodzony już chyba w Izraelu, albo nawet w Argentynie. I to są fascynujące rozmowy. Powstaje zresztą film, prawda? Tak, powstaje film o tym. I to są rozmowy, spotkania dwóch światów, ale to są rozmowy o charakterze wymiany doświadczenia religijnego. A drugie doświadczenie, które ma wpisane papież w swoje życie, to jest doświadczenie ukraińskie i grekokatolickie. No, chodził jako młody człowiek do szkoły prowadzonej przez Salezjanów i to była taka szkoła techniczna i tam znalazł się, w Argentynie jest duża emigracja ukraińska i tam znalazł się taki polsko-ukraiński Salezjanin, który nazywał się Trzmil, nie pamiętam imienia w tej chwili, któremu młody Bergoglio służył do mszy świętej, ale grekokatolickiej. I on, ten świat jak gdyby tego Bizancjum, Argentyna i świat kościoła bizantyjskiego jest dla niego bliski. Potem kolejnym takim doświadczeniem ukraińskim dzisiejszy metropolita, właściwie głowa kościoła grekokatolickiego, arcybiskup Szewczuk, był biskupem pomocniczym w Argentynie. Był jego biskupem pomocniczym. To jest właśnie to spotkanie światów. Argentyna okazuje się jest takim... państwem, gdzie ta emigracja europejska jest bardzo silna. I ta emigracja właśnie postholokaustowa, a z drugiej strony po właśnie doświadczeniu zagarnięcia Ukrainy przez Związek Radziecki. No jest pierwszym chyba papieżem, który spotkał się z głową chrześcijaństwa wschodniego na Kubie, prawda? Po raz pierwszy do takiego spotkania doszło. Myślę, jeśli się zgodzisz, Tomku, że oddamy teraz głos Państwu i zaprosimy do rozmowy Państwa, do refleksji własnych czy pytań do ojca Tomasza. Bardzo proszę.
Zachęcam. Wiem, że zawsze pierwsze najtrudniej, ale jak można się, to dla mnie też jest bardzo ciekawe, jeśli Państwo mogą coś skomentować albo zadać pytania. Ktoś musi być pierwszy. To ja może będę. Proszę bardzo. Jeśli można, dwa słowa o sobie, bo ja nie znam Państwa. Ja jestem, nazywam się Jerzy Nazaruk, jestem z wykształcenia kulturoznawcą, jestem miejscowy od zawsze, jestem człowiekiem, mieszkańcem pogranicza. Zajmuję się współpracą z ludźmi w swoim wieku, czyli z seniorami. Bardzo mnie zainteresowało ojca słowa i przeżyłem rodzaj takiego jakiegoś, może nie wiem, zadziwienia, że bo w pewnym momencie Kościół katolicki przeżył niesamowite wręcz tąpnięcie, wręcz trzęsienie ziemi, gdyż od wiecznego sposobu myślenia Kościoła, gdzie są ci malutcy i są ci, którzy sprawują rząd dusz, przyszedł człowiek, który mówi, że Kościół jest po to, żeby upodmiotowić człowieka. Że to wszystko, co się dzieje w Kościele, jest skierowane do człowieka. Nie do nakierowania człowieka i wystraszenia tego człowieka w tym celu, żeby przyjął ten absolut i to sakrum, które gdzieś jest i które powoduje tylko i wyłącznie to, że człowiek się musi bać, ponieważ jeżeli nie będzie się bał w Kościele, to wówczas nie będzie jak gdyby na tyle maluczki, żeby być godny przyjąć to coś wielkiego, co płynie z absolutu. A tu przyszedł człowiek, który mówi, hola, to jest do ciebie. To jest trochę przypomina to, co mówił Buber, który mówił, że Boga poznajesz w drugim człowieku. Że to jest to, co mówi o tym, że Kościół i praktyka religijna i bycie w Kościele to jest raczej narzędzie do tego, żeby zrozumieć drugiego człowieka i tym samym Boga. I teraz wyobrażam sobie przeciętnego księdza w małym kościele, który nagle zderzył się z takim oto myśleniem. Ta sytuacja, która wyjaśnia, dlaczego jednym z popularniejszych w tej chwili sposobów odpoczynku jest tak zwany churching, czyli ludzie chodzą od kościoła do kościoła, szukając dobrego księdza, który mówi rzeczy, które oni rozumią, czy ewentualnie mówi językiem godnym tego, co chce słuchać. To myślę, że to nie przypadek jest taki, że kiedy z żoną pojedziemy do Warszawy, to dzieci nam fundują pobyt w kościele dominikanów, żebyśmy usłyszeli inną, a to samą religię, bo to jest, dlatego też Krzysiu bardzo dziękuję za możliwość spotkania z księdzem, z ojcem, żebyśmy się mogli w taki prosty i bezpośredni sposób usłyszeć to nowe i normalne. Dwa komentarze. Najpierw zacznę od końca. Jestem w trochę lepszej sytuacji niż pan, bo ja po prostu częściej mówię w kościele niż słucham innych kazań. Ale jest prawdą, że jak słucham czasami kazania moich współbraci księży, to raz chciałem wyjść z kościoła. Ale to zostawiam w tej chwili na bok.
Pan wspomniał o tym, że papież Franciszek, że to jest takie nowe to, co mówi. Ja, kiedy mieszkałem w Czechosłowacji i potem w Czechach, bo państwo się zmieniło czy zmniejszyło, to często pytany o polski kościół, o polskie chrześcijaństwo, zawsze zaczynałem od tego, że polski kościół jest bardzo duży. I w polskim kościele jest bardzo dużo różnych nurtów. I to samo można powiedzieć o całym chrześcijaństwie. Akurat jeśli chodzi o tą podmiotowość człowieka, bo o tym pan powiedział, to doświadczenie tego pogranicza. Tylko w XV i na początku, właściwie w XIV i na początku XV wieku, doświadczenie zakonu rycerzy niemieckich, czyli krzyżaków i słynnej obrony podmiotowości człowieka Pawła Włodkowica na Soborze w Konstancji. Kiedy po raz pierwszy tak mocno w środowisku biskupów, papieża, intelektualistów tamtych czasów padają słowa, że nie można głosić Ewangelii używając siły. To było to doświadczenie, które tutaj miało miejsce, że będziemy nawracać po prostu zmieniając ludzi. To trochę również dlatego dzisiaj tu nie ma tych wielkich społeczności, które kiedyś tu również były. Tych Jaćwingów, tych Prusów, nie mylić z Prusakami, bo po prostu ta podmiotowość przestawała istnieć. Drugim takim doświadczeniem, właśnie w Ameryce Łacińskiej, jak państwo zauważyli, ja tak w pewnym momencie wyhamowałem, to było też doświadczenie dominikańskie. Jest taki dominikanin Bartłomiej de las Casas, który napisał taką malutką książeczkę, to się nazywa Krótka historia o zagładzie Indian. On bronił po prostu dokładnie tego samego, co Paweł Włodkowic, że nie można przynosić Ewangelii na mieczach i na zniszczeniu kultury, która tam funkcjonowała. Jak państwo pamiętają, nie tak dawno, to było 20 lat temu, obchodzono, już nie pamiętam, chyba 500. rocznica przypłynięcia Kolumba do Ameryki. I wielokrotnie przepraszano za to, co miało miejsce, za zniszczenie po prostu kultur miejscowych. Trzecie, kiedy pan wspomniał o Martinie Buberze, to jest mi to bardzo bliskie, dlatego że to myśmy jako Dominikanie w wydawnictwie W Drodze wydawali po raz pierwszy opowieści hasydów. I jeszcze wtedy nie wydawano tych tekstów Ja, Ty i następnych książek Martina Bubera, ale proszę zobaczyć, to jest właśnie to przenikanie światów. To znaczy wielu chrześcijan, wielu katolików w opisie religijnym Martina Bubera się odnajduje. Bo to jest to samo doświadczenie duchowe, to samo doświadczenie religijne, że Bóg jest odbierany jako osoba. To już w krajach azjatyckich by tak nie było, ale w krajach judeochrześcijańskich to jest to, co jest wspólne. Myślę, że to są w ogóle jakieś tradycje poznańskie z tym Buberem związane, bo teraz mi przypomnieliście, że w podziemnym piśmie poznańskim, w którym pracowałem Czas Kultury, chyba po raz pierwszy publikowaliśmy z Anką Grupińską przekłady Bubera na język polski wtedy. To w podziemiu uważaliśmy, że nie tylko polityką trzeba się zajmować, ale też duchowością. Ale bardzo dzisiaj takim bardzo popularnym autorem w Polsce jest Abraham Joshua Heschel, który tak samo ma doświadczenie, jak gdyby, znaczy bardziej doświadczenie polskie niż Buber, bo Buber miał minimalne. Heschel był wykształcony na Uniwersytecie Warszawskim. Jego książki cieszą się olbrzymim powodzeniem w tej chwili. Bardzo też polecam Od szabatu do proroków. To są książki, które pokazują to doświadczenie religijne, ale zupełnie z innej strony. Kto jeszcze, proszę bardzo, z państwa chce się włączyć do tej rozmowy? Zapraszam. Z czymś się państwo nie zgadzają, albo coś chcieliby państwo skomentować, bardzo proszę. To ja jeszcze, jak Krzysztof na początku
mówił, że prowadzę fundację taką dominikańską ponad granicami, to uświadomiłem sobie o pewnym kontekście litewskim. Myśmy, bo to już minęło 15 lat temu, ja wydałem 2-3 książki po litewsku i całe pojechały na Litwę w prezencie. To były te książki naszego ojca Jacka Salija, dominikanina. Jedna to była bardzo taka, bym powiedział, filozoficzno-specjalistyczna, może nie specjalistyczna, ale filozoficzna, się nazywa Eseje Tomistyczne z filozofii świętego Tomasza. One zostały przetłumaczone w Wilnie. Ja powiedziałem, że chętnie przyłożę rękę, żeby to wydać i sprezentować Litwinom, ale pod jednym warunkiem, że dostanę, wtedy to jeszcze było na foliach, po prostu przygotowaną całą książkę, bo nie będę dokonywał jako Polak korekty albo jakiejś poprawki tekstu w języku, którego nie znam. Ta książka cała została sprezentowana temu wydawnictwu. A potem były 3, a może 4 takie malutkie książeczki ojca Jacka Salija. On przez wiele lat w tym miesięczniku W drodze odpowiadał na pytania ludzi, właśnie takie religijne pytania. I Litwinom się to bardzo spodobało w Wilnie. Podobnie, po prostu przetłumaczono. Ja mówię, no to robimy ten sam moment, że dostaję cały skład i składam wam w prezencie, to jeszcze była granica, ale można było sprezentować. Także ten kontekst litewski, takie do 3-4 książek przyłożyłem rękę, które funkcjonowały w Wilnie. Następnym razem, jak tu przyjedziesz, to przywieziesz nam litewskie też książki, dobra? Mogę przywieźć. Tak. A umawiamy się z ojcem Tomaszem na takie rekolekcje miłoszowe, na które już możemy Państwa teraz zaprosić, bo obaj żeśmy współpracowali, to zresztą, znaczy dzięki Tomaszowi w Czechach powstał taki numer pisma Salve, bardzo ciekawego, poświęcony traktatowi teologicznemu Czesława Miłosza. Obaj żeśmy do tego napisali komentarze, zresztą dużo innych osób również. I pomyśleliśmy, że warto by było zrobić u nas tutaj w dworze latem takie rekolekcje miłoszowe wokół traktatu teologicznego. Przeczytać go wspólnie, a potem wspólnie go komentować czy rozmawiać o tym. Więc to jest jedna z rzeczy, na które już teraz Państwa zapraszamy. A chciałem jeszcze do wypowiedzi Jerzego i Twojego komentarza, Tomku, przeczytać taki fragment z tej encykliki poświęcony ekologii kulturowej, który też będzie nam, myślę, bliski, bo Franciszek bardzo, co Tomek powiedział, on bardzo troszczy się o kultury lokalne i o w ogóle taki rodzaj strategii, która raczej buduje wiele małych centrów, mówiąc naszym językiem, małych centrów świata, niż centralizuje w jednej wielkiej instytucji czy w jednym ręku działanie. I to widać właśnie w jego spojrzeniu na kulturę, które, posłuchajcie Państwo tylko fragmentu, w tym kontekście konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na wspólnoty rdzennych mieszkańców z ich tradycjami kulturowymi. Nie są oni zwykłą mniejszością wśród innych, ale przeciwnie, muszą się stać głównymi partnerami, zwłaszcza gdy chodzi o duże projekty dotyczące tych terenów. Dla nich bowiem ziemia nie jest dobrem gospodarczym, lecz darem Boga i ich przodków, którzy w niej spoczywają, jest świętym miejscem, z którym muszą współpracować, aby zachować swoją tożsamość i wartości. Jeśli pozostają na swoim terytorium, to właśnie oni potrafią o nie najlepiej zadbać. Jednakże w różnych częściach świata są poddawani presji, by porzucili swoje ziemie, aby można było na nich swobodnie rozwijać projekty wydobywcze, rolnicze lub hodowlane, które nie zwracają uwagi na degradację przyrody i kultury. To jeszcze tylko jeden dodatek do tego jego spojrzenia na współczesne wyzwania. Patrzę, czy jeszcze ktoś z Państwa ma ochotę zabrać głos, czy będziemy powolutku zamykali naszą debatę. Wszyscy żeśmy się strasznie zasłuchali. Ja Państwu na koniec powiem, pokażę taki satyryczną wypowiedź, ale wypowiedź jednego z komików włoskich,
żeby pokazać, że nie tylko w Polsce papież nie musi być do końca zrozumiały. Mogą Państwo to znaleźć na YouTubie. To jest taka scena, że papież sobie uświadomił, że i dowiedział się, że gdzieś jest jakaś biedna wdowa w Rzymie i właśnie ma różne kłopoty z utrzymaniem. I doszedł do wniosku, że ona potrzebuje lodówkę. I to jest cały film taki satyryczny, że papież wstaje stosunkowo wcześnie rano, no bo w Rzymie jest duży ruch na ulicach i taką ważącą 60 kg dużą lodówkę bierze na plecy i idzie o świcie, żeby po prostu dotrzeć przed całym tym ruchem miejskim do tej kobiety. Jest tak z siebie bardzo zadowolony, no bo rano, na początek dnia, dobry uczynek. Ale tak nie do końca wiedział, pod którym numerem jest to takiej wielkiej ulicy Via Solaria i w pewnym momencie dzwoni tam pod numerem 123, okazuje się, że tam mieszka jego sekretarz. I ten jego sekretarz, pięknie już ubrany, w koloratce, w garniturze, tak na pół metra, zapach perfumów. I on go się pyta, słuchaj kochany, nie wiesz, pod którym numerem ta kobieta mieszka? Mówi, wydaje mi się, że to jest jednak dalej niż mój numer. A więc on zamyka drzwi, bierze tą lodówkę, znowu idzie dalej. Pod którymś kolejnym numerem dzwoni, tam są entuzjastycznie nastawieni młodzi ludzie, którzy są w takim ruchu Comunione Liberazione, chrześcijańskim, takim chadeckim. No, cieszą się, widzą tego papieża z tą lodówką na plecach. Ojcze Święty, co się stało? On mówi, no chciałbym zanieść lodówkę takiej wdowie, ale ja nie pamiętam, który to jest numer. Mówi, to nie jest ten numer. I zamykają drzwi. Pod kolejnym numerem spotyka właśnie prostytutkę, która po prostu tam mieszka. Ona również uradowana, papież zapukał do jej drzwi nad ranem. W ogóle prosi o błogosławieństwo. On się pyta, czy nie wiesz, pod którym numerem mieszka ta wdowa. Mówi, nie wiem. I tam jeszcze paru ludzi spotyka. W końcu dochodzi do tej wdowy, dzwoni. Ona patrzy, że lodówka, że papież. Bardzo się ucieszyła. Mówi, ale wiesz, Ojcze Święty, ten kolor mi nie odpowiada. Ona dobrze, jakby była zielona. No to papież zamyka drzwi, bierze lodówkę na plecy i wraca do Watykanu. I to jest opowieść, która mówi o tym, że papież również w Rzymie ma wiele kategorii ludzi, którzy go kompletnie nie rozumieją. Do końca nawet z tą osobą, której można by było pomóc. To myślę, że oddaje również po prostu papieża Franciszka, że po prostu czasami będzie samotny w tych swoich pomysłach. Próbując tak podsumować opowieść ojca Tomasza Dostatniego, jesteśmy na progu czasu, w którym Kościół, religia to bardziej szpital polowy niż imperialna władza. Bardziej... bardziej... zmaganie o braterstwo niż o wolność i niezależność, bardziej współzależność niż niezależność, bardziej integralna ekologia niż czynienie sobie ziemi poddanej w sensie wyzysku i eksploatacji. To czas bycia blisko ludzi, tak jak powiedziałeś, tak jak przy Dniach Młodzieży Światowych, ta wypowiedź, której udzieli, ta rada, której udzielił biskupom polskim, myślę, mogła... Krzysztof, i czas, kiedy księża przestali być celnikami, którzy wpuszczają, ewentualnie nie wpuszczają do kościoła, tak, za to, co niesiesz ze sobą. Tak, tak. Ale myślę, że też usłyszeliście w tym, co mówił ojciec Tomasz Dostatni, ten nowy, odważny, świeży język, którego nie boi się też Franciszek, który idzie poza nacjonalizm, ponad jakąkolwiek formę rasizmu i innych podziałów dramatycznych. To nie znaczy, że będzie łatwo i ta twoja ostatnia opowieść
dużo o tym mówi, że może być tak po raz kolejny, co, do czego też lubi Franciszek nawiązywać, że ta rodzina wędrująca po świat, pamiętacie, jak zapukała do tej gospody, dowiedziała się, że nie ma dla nich miejsca w gospodzie. I to jego utożsamienie się z uchodźcami, z migrantami jest też takim współodczuwaniem losu, prawda, który myślę dobrze zna, ale też to, co powiedzieliśmy o tej innym stosunku do przeszłości, do wyzwolenia się z upiorów przeszłości w takim modelu pawłowym, to znaczy otwarcia na nowe życie, na odwagę wyjścia ku nowemu i przemiany. A w związku z tym zwróci uwagę, że to jakby obejmuje wszystkich, tak? Nie ma tych, którzy zostają, bo są źli, grzeszni i nie nadają się, tak? Tylko ta szansa jest otwarciem dla każdego do udziału w nowym. Że to są tylko niektóre znaki, które z opowieści dzisiejszego wieczoru możemy sobie pozostawić gdzieś tam w duszy jako wyzwania dla nowego czasu, wobec którego wszyscy stajemy się świadkami. Ja, korzystając jeszcze z tej okazji, chciałbym Państwa zaprosić, bo to jest cały Tomasz Dostatni, to znaczy poprosił spontanicznie od razu nas, czy by mógł wziąć udział w naszej modlitwie i w naszej mszy tutaj. I tak się stanie w Kościółku w Żegarach. Jutro msza będzie po naszemu ekumeniczna, czyli z księdzem Piotrem będzie ojciec Dostatni prowadzili mszę razem, wspólnie. Więc zapraszam tych z Państwa, którzy będą mogli na 10 do Kościółka w Żegarach. I tam jeszcze raz spotkamy się z ojcem Tomaszem Dostatnim. A za dzisiejszy wieczór bardzo Ci, Tomku, pięknie dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję, a zachęcam, ponieważ sam, jak Państwo słyszeli, byłem wydawcą i wiem, jak to jest ciężki chleb, żeby wydać książki i żeby one trafiły do rąk ludzi. Pogranicze tam ściągnęło 3 moje książki. Jedną to jest ta wspomniana Duchowe Wędrowanie. To jest książka takich osobistych tekstów o ludziach. Tam jest, była mowa o Kapuścińskim, ale jest na przykład o Małgosi Braune, która była buddystką. Jest na przykład książka, przepraszam, są tam teksty o różnych doświadczeniach moich, spotkania z ludźmi w różnych częściach świata, ale jest też opowieści o Janie Pawle II. Jest tam taki dosyć gruby tom tekstów o Kościele z paryskiej kultury. Dla Państwa tutaj Jerzy Giedroyć i jego myślenie o tej części Europy, tej części świata nie jest obce, ale też paryska kultura była przede wszystkim czasopismem politycznym. Ale przez te lata, kilkadziesiąt lat, również dotykała problemów Kościoła, chrześcijaństwa. To jest taki wybór dosyć duży. Tam są też teksty Czesława Miłosza. Tam jest fantastyczny tekst Czesława Miłosza o księdzu Sadziku, jego bardzo bliskim przyjacielu, który zmarł w 1980 roku w Paryżu, Palotynie. To dzięki temu księdzu Czesław Miłosz zaczął tłumaczyć księgi Starego Testamentu i Ewangelię. Jest trzecia taka rozmowa z Szewachem Weissem. Wiem, że tutaj w pograniczu była wydawana książka, tu były też rozmowy chyba z Szewachem Weissem. Ta moja rozmowa to jest rozmowa, ona się nazywa W dwóch światach, właśnie o przenikaniu się judaizmu i właściwie świata żydowskiego z światem chrześcijańskim, światem polskim. Mówię dlatego, że jak już sprowadzono te książki, to warto może po prostu, jeśli Państwo uważają, że ktoś z nich się pochylić. A myślę, że ten pomysł tego projektu, żeby omówić traktat teologiczny Czesława Miłosza, a byłby on przeczytany przez kogoś z aktorów, to jest wielki traktat, którego same czytanie zajmuje 45 minut, ale to jest wielka polska literatura. I to jest traktat, który jak gdyby się zaczyna w ten sposób, że takiego traktatu nie napisałby młody człowiek.
czyli z perspektywy całego życia, Czesław Miłosz pokazuje, gdzie zmagał się i zmaga się z wiarą i niewiarą. Tam tylko jeden przykład, który dla mnie jest tam niesamowicie ważny, kiedy on mówi, że to nie jest tak, że ja jestem wierzący, a ktoś drugi jest niewierzący. Że doświadczenie wiary i niewiary przechodzi przez człowieka, przeze mnie. Że czasami wierzę, a czasami nie wierzę. Już dlatego jednego myślenia warto po prostu parę słów o tym traktacie powiedzieć po to, żeby odkryć, jak właśnie problem wiary i niewiary, to jest w tej książce, jeśli chodzi o Kapuścińskiego, ale u Miłosza po prostu było to obecne. Także dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze spokojnie możemy porozmawiać w kuluarach, ale zrobimy to tak, że ja ci tutaj zrobię miejsce na stole i tych z Państwa, którzy będą chcieli dedykację, to zapraszam do tego stolika jeszcze. Ojciec ostatni jest z nami. Jeszcze raz pięknie ci dziękujemy. Dziękuję.